Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Steamy Folk, z tej strony Shiro. Kochani, wracamy do tej świetnej, minimalistycznej gry. No i tak, mamy jedną osobę wolną. Z tego co widzę, wszystkie folksy są u nas available. Więc tak, scroll study. Ja bym z Billa zrobił maga. I tak właśnie zrobimy. Zostało nam 506 golda, może byśmy sobie coś zupgrade'owali, tylko pytanie... O, 1000 golda, nie ma opcji. Też 1000 golda, też nie ma opcji. Wszędzie 1000 gold. A właśnie, tu możemy sobie go przebić na ninja. Ninja. Albo na bruta. Widzę, że tutaj każda jednostka potem przekształcona zyskuje inną klasę. Ej, to jest fajne, można dużo łączyć. I tu widzę, że nam się różne rzeczy też odblokowują od TF's Guild. Jakieś inne. To jest Weapon Forge. Potem jest Armor Forge i Artifact Forge. O kurde. Dobra, ale. Ale. Lecimy sobie oczywiście na naszą wyprawę. Pierwsze będzie Timmy, bo to będzie taki nasz pseudo-tank. Potem będzie Boris. No i na końcu będzie Shiro jako król, który będzie w razie czego healował. Myślę, że to jest w porządku Tim. I oczywiście pójdziemy sobie dalej. Jeszcze tak patrzę, czy możemy coś zupgrade'ować, ale naprawdę chyba nie ma takiej opcji. Chyba nie ma takiej opcji. Nie, to wszędzie dużo, dużo golda wymaga. Dobra. Town's End, przepraszam, i idziemy na Explore. I tak, mamy tutaj Citopia, uliczki, kupcy oraz złodzieje, Ancient Ruins, stare miasto zniszczone bardzo dawno temu, to też jest Medium, przepraszam, ewentualnie gorąca oaza. Pójdziemy sobie do Citopii. Mamy dobry team. Citopia. Mamy pierwsze szczury z miejsca. One mają po 5 HP, po 5 HP. Dobra. Atakujemy. Pyk. Pierwszy bait poleciał po 0? Ile ty masz, chłopcze, Timmy Armora? To jest niemożliwe. One mogły tylko fronta... Nie muszą tylko fronta atakować. Myślałem, że tylko front mogą atakować, ale chyba nie. My tylko możemy front. Pięknie. Tak, szczury mogą sobie atakować co chcą. No dobra, 10 DPS-a straciliśmy. Nie wiem dlaczego nie dostał w ogóle DPS-ów. Następna walka. Cóż, Brut. 50. O kurde, one mają po 50 HP. Może byśmy dali wszystkim defa. A, to pokazuje, że wszystkim da. Dobra, ale oprócz tej jednostki, rozumiem. A, tak, oprócz tej jednostki. Minus 8. To już musimy napierdzielać mocno. Bardzo mocno. Nie wiem, czy trochę się z siekierą na... z motygu na słońce nie przerazłem. Dobra, leczmy go. Tutaj 30, on ma 62. O, dużo dostaje. Bardzo dużo. I DPS. Ale się uwzięli na niego, kurde no. Musimy ich kończyć. Musimy ich kończyć, nie ma innej opcji. Boję się, że zaraz on padnie. Dobra, dostał nawet za 5. Oczywiście leczymy standardowo. On musi przeżyć, musi, bo on jest mocny, a... No nie oszukujmy się. Jest w tej chwili dosyć mocno walnięty. 25, kurde. Minus 10. Te walki są coraz trudniejsze, widzę. Te bruty są naprawdę mocne. 60.
No, ten ma więcej HP stanowczo. Leczymy. To będzie plus 10. Teoretycznie moglibyśmy go zabić, ale... W sumie to będzie chyba dobry pomysł. To będzie dobry pomysł, ale kurwa, dużo zabierze nam tego powera. Dobra. Może jakoś przeżyjemy. Shiro to zwalnęli. I dobrze zrobiliśmy. Shiro ma kolejny atak. Leczymy naszego tanka Timiego. Minus 5. Atakujemy. Minus 10. On teraz walnie. No tutaj za 5 nadal. Nie jest źle. I kończymy. Wygraliśmy. Mamy Nails i Flower. Mamy Witchkę. I dwa razy zombie. Pytanie, czy zombie jest mocne? To jest pytanie za 100 punktów. Tu możemy sobie dać depę w teorii. Dobry pomysł. Nie znamy tych zombiaczków. Zero. Zombie mają po 50 DPS-a. O kurde. No to zada 44 DPS ogólnego, to tylko 32. Tyk. A jeszcze boss nas czeka. Ja mogę cię uleczyć za 30. Oho, jakąś klątwę. O, 28, kurde. Możemy tą łyczkę przyciągnąć? Będziemy mogli użyć tylko jeszcze jednego ataku na bossie. To nie jest dobrze. Plus 10? What the fuck? 30. Prawie będzie full. No i tak byśmy chyba raczej nie zabili. Chodź tu, babciu. Czy ataku do babci? Dobra, kroimy ją. Bite i poison. On się leczy. On się kurde leczy. O, plus 5 to tak lipa trochę. Trochę lipa. Teoretycznie moglibyśmy zadać znów za 22. Kurde, ale nie będziemy mieć na bossie jak atakować. No dobra. On jest zatruty. No i nasz tutaj tank też jest zatruty. Witchka, serio? 1 HP zostanie, jaki pech. Jeszcze zombiek. Kolejny poison dom. Dobra. Żyjemy, przechodzimy dalej. Kwiatki, nails i węgiel. Dajemy bossa. Jaki bosik nas czeka? Jakiś szkielet? Urgot! To jest Urgot! Mechanics! Niewrażliwość na krwawienie, na truciznę i Barnwick ma. Dobra, dajemy sobie Juda. Ty mi dostaje pełnosie niestety. Minus 8. I tak, Boris już nie ma nic. 17. No, może być ciężko, powiem wam szczerze. Może być ciężko. Minus 5 dep, plus 5 ataku. Burnujemy go. 8,5, kurde. Minus 17. Atakujemy go wszystkim, czym mamy. Minus 15. Plus 4. Chwila dostaje pół bie. Pali. Cały czas dostają. Dobra, uleczmy Borisa. Minus 5, minus 10. Kurde, on się robi coraz mocniejszy.
Dobra. Zróbmy to. 25. Mocno bije. Nie jest 207. O! Barn. Minus 20, kurde. Cały czas jest lipa. Minus 20. Ile on ma życie? Minus 15. 46 DPS-a. Jest szansa. Padł. Odblokowano osiągnięcie Man of Steel. Razor Blade. O kurde, Bill became a apprentice. Mamy maga pierwszego. Mamy prawie 3200 kasy. Zajebiście, tylko nasze folksy teraz są mega, mega walnięte. Mega walnięte. Na pewno Boris, na pewno Shiro. Budynek trzeci. Zorganizować tego nie możemy, niestety. Niestety nie możemy. A w templu Bill może stać się magiem. Ale w ogóle, jakie ty masz umiejętności? Ja jestem ciekaw. Bill. Magic Trick zadaje 5 DPS-a. E-Cycle zadaje 10 DMG i minus 2 ataku na dwie tury. No tak słabo. Ogniste zagręcie zadaje 5 DMG i podpala target ignorując atak i def. To jest Sparks. Zadaje 200, znaczy 20, chciałbym 200, 20 DMG. Targety, no pierwsze 3 w sumie. Fire Spell zadaje na każdego, czyli zadaje 15 DPS-a i podpala, to jest spoko. Ale czy ja w sumie chcę go, no power 70, tak nie za dużo, powiem szczerze. Nie za dużo ten power. Byśmy mieli już power 80 i HP 90, ja myślę, że to sobie zrobimy. Niech Bill się szkoli, niech on będzie takim właśnie naszym dziwakiem do szkolenia. Tu jest Bleed Attack na Razor Blade plus 5, też spoko. No ale mamy chyba lepszy w tej chwili na naszym Borisie. Tu daje plus 10 ataku. A Bleeding? No jak to Bleeding? Dobra, tutaj dostaniemy Gildię Złodziei, bo możemy sobie w sumie coś jeszcze ulepszyć. Tylko, kurde co? Shield Training. Czyli więcej obrony. W tej chwili zyskujemy Melee Training. Nie da się nas zobaczyć. Magikarium, Staff Upgrade. Nie wiem dokładnie, co tu możemy zrobić. Potion Craft, przepraszam. Dobra, zupgradujmy sobie to. Flamsty, zobaczmy, co nam to da. Co nam to wszystko da. Miałem sobie naszego Folks... A, nie możemy. Dobra, idziemy Sleepa. Bill został magiem, slumsy zaupgradowane do levela drugiego i shop na końcu sklepu znów przybył. Bandaże plus 2 bleed death, to jest spoko. Ewentualnie leech plus 2 poison death. Hodge zadaje, znaczy daje 15 ataku i 15 defa na 5 tur, to jest spoko. Ja sobie to kupił. To będzie taki przedmiot, który naprawdę będzie już dosyć, że tak powiem, dosyć... O kurde, tutaj daje kapitana. Ciekawe. Zobaczymy na przykład, co daje w Night Shiftie. A tutaj Bruta. A Gildia Złodziei. O, tu są jeszcze kolejne perki. Zwiększa twoje zdolności do zdobywania interesujących lutów, przepraszam, no nie zdobyczy. Dobra, pickpocket. Zwiększa zdobywanie golda w ciągu walki. Większa szansa na znalezienie przedmiotów po każdej walce. I zwiększa znajdywanie surowcy podczas walki. Fajne, nie powiem, świetne.
Potion Craft. Upgrade tutaj kosztuje 2500. 2500. Teologia i Holy Blessing. I pewnie tu jest dopiero leczenie. Page Study. A czemu tamten się jeszcze nie zrobił? Nie, no jest, został magiem. Tylko już chyba nie może, on już jest na maksa. I tak, co on ma? Wow, podpala wszystkie targety, spoko. Channeling, target zdobywa 20 powera, to jest spoko. Healuje 30, też jest spoko. Lightstorm zadaje 15 DPS-a do wszystkich trzech przeciwników, to jest świetne. O kurde, jeszcze jakbym mu na przykład ulepszyć coś. Wave and upgrade. Tylko możemy Timiego, ewentualnie Borisa. Takie, no... 2 na 10. On zrobił upgrade'a Magikarium. Bo to by się naprawdę przydało. Fate Study. I to by wydawało takie totalne leczenie i bonusy pewnie. Troszeczkę się minąłem z prawdą. Możemy jeszcze zapgradeować kampa i to dałoby nam robienie potionków. Dobra. Selektujemy folksów, oczywiście idzie tak Shiro. A chociaż nie. Nie. Folksy. To możemy chyba sobie kogoś znów... Nie to chciałem. Tak, możemy z Inha sobie wziąć. Ale poczekamy, może będą inne. Timis się restuje oczywiście. Zapomniałem o tym. Tak, artefakty. Artefakty. No to jest spoko. Ale może byśmy dali co innego. Billowi możemy dać teraz właśnie koszt abilitek mniejszy. To jest myślę, że bardzo fajne. Boris standardowo zostaje z atakiem. A Shiro niech na przykład będzie... Burn Attack plus 5. Dobra, niech tak zostanie, on też jest magiem. I tak, Boris idzie na pierwsze, potem idzie Bill i idzie Shiro na końcu, albo zrobimy to w ten sposób. O. I idziemy eksplorować. Tu już będzie Crystal Plain i to jest hard. Miejsce bardzo ostrych kamieni i... Miejsce ostrych głazów i lśniących kamyków. O, lepiej. Dobra, idziemy do Ancient Ruins. Dużo będzie trucizny. Modlit. O kurde, duchy, szkielety. Duchy i szkielety. 30, 32. No 30. Nabrawaliśmy tego szkieletu na pyrę. Pyk. Stówka wpadła. Minus 10. Nie jest źle. To jest Shiro. No mają immuna. Dobra, walimy tego ducha za 5. Muszę coś sprawdzić. Tak, on nie może atakować normalnie, ale może oddawać energię. To jest zajebiste. To jest zajebiste. Oj, to mi się podoba. Pyk. Fear, minus 2 atak. Spokojnie, nie przeszkadza mi to. On już zaatakował. Możemy go uleczyć. Oj, minus 20. Zhealujmy może Shiro. No i tu atakujemy dwóch pierwszych. Pyk. Lecimy dalej. O, tu już jest więcej. Will O. Zombie duch. Dobra, walniemy strajka na ducha. Pyk. One mają po ile? No i trucizna. Po 25. Dobra, no atakujemy.
O, plus 3 obrony. Channelingujemy naszego Billiego. Pyk. Plus 3 defa. 22, ma 45. Uuu, zombie jest mocniejsze. Minus 32. Spoko. Zakładaj sobie to wszystko, mi to nie przeszkadza. Ile tu? 13. No już myślałem, że plus 6 będzie. Plus 15 DPS. A w sumie? No spróbujmy. Wow, fajne. I tu robimy sobie oczywiście to. Pyk. I mamy bossa. Jaki nas boss zaskoczy? Dead Spirit. 200 HP. O kurka. Walimy go. Pyk. Niestety, kurde, Lightstorm. O fuck. 72. Ojejejejejejej, dobra. Ciebie. Temu damy channeling. Plus 5 i podpalenie, kurde. Nie. Channeling musi polecieć. Plus 20. No sporo dostajemy po nosie. Minus 20. Oj, ciężki jest ten bosik. Jak dużo dostaję? Minus 4. Minus 7. Plus 20. Kurde. Plus 30. Pari, kurde. Minus 20, jest on nawala. Jak on nawala? Minus 5 i barn. Oj, bardzo mocny boss. Minus 20, kurwa, no spalimy się zaraz. Muszę tego uleczyć, bo będzie teraz tragedia. Jest wykonywana. I Shiro umiera. O. Plus 5. Plus 50. No nie miałem innej opcji już. Plus 5. Oj, oj, oj. Minus 5. Minus 5 i znów burning. Kurde. Ale on nawala. O kurde. No i dupa. Heroes burning. Minus 20. Heal. Trzeba Shiro wyhealować przynajmniej trochę. Jeden atak i po mnie. Nie przejdziemy tego. Kurde, będzie pierwszy luz. Będzie pierwszy luz. Shiro padł, nie mamy króla. Ten też padł. O kurde. Minus 20. Koniec, przegraliśmy. All your folks are dead. Straciłeś swoje bounty i equipment. Jej. Boris jest martwy. Bill jest martwy. O kurde. I straciliśmy króla. Straciliśmy króla. O nie. Tylko Timmy został. Tylko Timmy został. O kurde.
Nie no, musimy teraz iść w jakimś teamie. Odwrotnie. Ale dałem dupy. Ale dałem dupy. Idziemy na gobliny przynajmniej jeszcze. Musimy trochę odzyskać kasy. Tragedia. Tragedia. Taki team straciliśmy. Kurde, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Mi trochę golda. O kurde. Ale dałem dupy. O, minus 10.5. Sporo. To jedno co możemy, to klikać atak. Nic innego. Tyk, dobra. I znów od początku robimy wszystko. Nie. No nie, nie bajtujcie. Zero. Jedno siadło. Czy ty masz leczenie jakieś? Tak, masz. Bo ty musisz być zdrowy. Ty musisz być zdrowy, przyjacielu. Odczep się od niego. Dobra, dawaj armor. Ty się musisz znów wyleczyć, bo ty musisz być zdrowy, przyjacielu. Dobra. Git. Reszta mnie nie obchodzi. Smoke bomb. Nothing happened in town. Dobra, Victor czy Buff Warrior? Dawaj Warriora, ciebie też chcę. I tak, na pewno teraz zrobimy sobie Fate Studying. Tak? Tak. Tu daję Monka, a tu daję Priesta. Dobra, weźmy, zróbmy jednego priesta i zróbmy oczywiście, to jest 300 golda, potrzeba dużo. Dużo. Mag by się w sumie też przydał. Ten mag był spoko, naprawdę, ten mag był naprawdę bardzo spoko. Ja bym zrobił jednego maga, akurat jeden priest do leczenia, warrior i jeden tank. I tak by mógł zostać. To tak, mamy jedynie warriora w sumie. I to tak 2 na 10 bym powiedział. Idziemy na exploring, zrobimy sobie jeszcze fairy forest. Zawsze przynajmniej trochę. Plus 12, dobra. Pyk. Przynajmniej trochę tego golda. Jeden death. Dobra, dawaj. Niedźwiadka śpierdykniemy. I tutaj walniemy w ten sposób. Takie walki. Jakoś w sumie bardzo skrzywdzony nie jesteś, więc pewnie jeden dzień ci wystarczy. Znowu odwiedził nas sklepikarz. Jak te nasze folksy? Jeden dzień, serio? Jeszcze nie dałem tych naszych ludzików. Zrobiłem bardzo głupio. No właśnie, a może jakiegoś huntera byśmy zrobili? To nie jest głupie, to nie jest głupie. No i tak ends tomorrow, więc jaka to różnica? Żadna. Tyle, że ich nie mamy tu w sumie w grupie. Night Shift. Sage. Kultysta.
Okultysta. Hunter. Niego wyszedłby druid, ewentualnie szaman. Kurde! Ile tu jest połączeń? Ile tu jest połączeń? Saint, ewentualnie mage. Mage, a tutaj co było? Przepraszam bardzo. Wizard. Ewentualnie mage. I ten mage był chyba spoko, z tego co pamiętam. Tylko, że nie mamy żadnych opisów folksów, które mieliśmy już do tej pory. Nie ma, prawda? Nie ma. A. Dobra. Trudno. Trudno, trudno, trudno. Musimy na pewno sobie zacząć ulepszać naszych folksów, bo to może pójść potem dosyć w złą stronę. W dosyć złą stronę. Tu już sobie nic nie unlockujemy niestety. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. O, artefakt ten sam. Grał do was Shiro. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że kontynuujemy tą rozgryweczkę. Amulet już mamy, dobra. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!